W Królestwie Bożym wszystkie rzeczy dzieją się przez wiarę. O tym wiemy. Ale nasza wiara działa w naszym życiu kiedy? Kiedy my mamy objawienie tematu, czego ta wiara dotyczy. Na przykład, to dlaczego tu wszyscy jesteśmy? Jesteśmy tutaj, bo uzyskaliśmy objawienie na temat krzyża. Co Jezus Chrystus zrobił na krzyżu? Zrozumieliśmy to, dowiedzieliśmy się, uzyskaliśmy objawienie, uwierzyliśmy w to, no i teraz znajdujemy się w tym miejscu jako wierzący. I dzieło krzyża Chrystusa działa w naszym życiu, przez to się to stało, że myśmy przyjęli to objawienie, co Jezus uczynił na krzyżu. Gdybyśmy nie wiedzieli o tym na przykład, no to nie moglibyśmy przyjąć ofiary krzyża. My ją możemy przyjąć, bo rozumiemy, co Jezus zrobił. Dlatego czasami jest tak, że w życiu chrześcijan pewne elementy nie działają, dlatego że nie mają pełnej wiedzy i pełnego zrozumienia, nie mają objawienia tego, w jaki sposób coś działa. Na przykład ktoś może mieć pełne zrozumienie na temat krzyża i odpuszczenia grzechów, a nie mieć zrozumienia na temat tego, że na pręgierzu w swoim ubiczowanym ciele Jezus Chrystus wziął na siebie wszystkie choroby. Dlatego może być zbawiony i wolny od grzechów i od innych rzeczy, które go nękały, ale przez to, że nie rozumie tego, że uzdrowienie jest częścią dzieła krzyża, to może mieć problem z przyjęciem uzdrowienia. Rozumiecie, o co mi chodzi? No i analogicznie, kiedy my przyjmujemy chrzest, chrzest niesie za sobą, to nie jest tylko symbol, on niesie za sobą realną duchową moc. I jeżeli będziemy czytali Dzieje Apostolskie, to zobaczycie, że w pierwszym kościele chrztowi wodnemu towarzyszyła zawsze realna Boża moc. I żeby z niej skorzystać, żeby ona się objawiła w naszym życiu, to idąc do chrztu musimy rozumieć, czym ten chrzest jest, dlatego będziemy o tym rozmawiać. Jeżeli otworzylibyśmy sobie Ewangelię Mateusza, 28 rozdział, od wersetu 18, to jest zakończenie Ewangelii Mateusza. Tak. I napisane tam jest, wtedy Jezus podszedł i powiedział do nich, czyli do 11 uczniów, dana jest mi wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata. Amen. Gdybyśmy zobaczyli końcówkę Ewangelii Marka, to tam napisane jest: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzą. W moim imieniu będą wypędzać demony, będą mówili nowymi językami, węże będą brać do rąk, a choćby wypili coś śmiercionośnego, nie zaszkodzi im. Na chorych będą kłaść ręce, a oni odzyskają zdrowie. W tym takim rozesłaniu, które Pan Jezus mówi do swoich uczniów, On mówi, aby szli i głosili wszelkiemu stworzeniu, a kto uwierzy i ochrzci się albo przyjmie chrzest, będzie zbawiony. Ważne jest, żeby zrozumieć, co w ogóle oznacza słowo chrzest. W języku greckim słowo chrzest to jest słowo baptizo. Słowo baptizo oznacza zanurzenie albo pogrzebanie. Pogrzebanie w takim sensie, jak farbiarze zanurzali tkaninę w barwniku. Tak, że ta tkanina była całkowicie w tej kąpieli wodnej z barwnikiem i kiedy oni wyciągali tą tkaninę, to ona miała zmieniony kolor. To samo słowo dokładnie jest użyte w stosunku do chrztu, którego używali profesjonalni farbiarze w stosunku do zanurzania materiału. To słowo było także używane w kontekście bycia pogrzebanym w coś. Zauważcie, że kiedy tkaninę się zanurza w barwniku, tak jak robili to farbiarze i wyciągali tą tkaninę, to ona już nie była dokładnie taka sama jak wcześniej. Jeżeli to był len, który był kremowy, taki prawie biały, oni go zanurzali, to wyjmowali ufarbowany. Więc coś w trakcie tego zanurzenia powodowało, że ta tkanina po wyjęciu była już inna i to jest bardzo dobre odwzorowanie tego, co czyni w naszym życiu chrzest. Dlatego, że my już nigdy po wyjściu z wody chrztu nie jesteśmy tacy sami. Dlatego, że ta istota chrztu
powoduje zmianę, realną zmianę w nas. I kiedy my wychodzimy z wody chrztu, jesteśmy zmienieni. Gdybyście zajrzeli do 6 rozdziału listu do Hebrajczyków, zobaczylibyście tam, że apostoł Paweł prawdopodobnie, bo on jest prawdopodobnym autorem listu do Hebrajczyków, mówi tak, od początku 6 rozdziału: dlatego zostawmy podstawowe nauki o Chrystusie i przejdźmy do tego, co doskonałe, nie zakładając ponownie fundamentu, którym jest pokuta od martwych uczynków, wiara w Boga, nauka o chrztach i nakładaniu rąk, o zmartwychwstaniu umarłych i sądzie wiecznym. Czyli nauka o chrztach jest jednym z podstawowych doktryn, jak mówi Paweł. To jest absolutna podstawa. On mówi, nie zajmujmy się tymi podstawowymi rzeczami, idźmy dalej. A te podstawowe rzeczy to pokuta od martwych uczynków, wiara w Boga, nauka o chrztach i nakładaniu rąk, o zmartwychwstaniu umarłych i sądzie wiecznym. O chrztach. Dlaczego tu jest o chrztach, a nie o chrzcie? Dlatego, że w Biblii widzimy kilka rodzajów chrztu. Pierwszym rodzajem chrztu, który możemy zobaczyć, to jest chrzest w ciało Chrystusa. Jeżeli my przyjmujemy Pana Jezusa Chrystusa, to Biblia mówi, że my stajemy się częścią Jego ciała. Zostajemy włączeni do ciała Jezusa Chrystusa tutaj na ziemi. My jako Kościół stanowimy Jego ciało. Więc jest to pogrzebanie, zanurzenie w ciało Chrystusa, którego stajemy się częścią. Jesteśmy zanurzeni w Chrystusie. Stajemy się Jego częścią. W momencie, w którym przyjmujemy Pana Jezusa Chrystusa i ofiarę krzyża. Drugim rodzajem chrztu, o którym wspomina Biblia, to jest chrzest wodny. I za chwilę do tego przejdziemy. A trzecim rodzajem jest chrzest w Duchu Świętym i ogniu. To są trzy rodzaje chrztów. I teraz, my wszyscy wiemy, że Jan Chrzciciel był tym, który chrzcił chrztem wodnym, ale to był chrzest w pokuty. Możemy to zobaczyć na przykład w Ewangelii Mateusza w 3 rozdziale od wersetu 11, gdzie Jan Chrzciciel mówi tak: ja was chrzczę wodą ku pokucie. Ten zaś, który idzie za mną, jest mocniejszy ode mnie. Nie jestem godny nosić mu obuwia. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Jan Chrzciciel nawoływał lud do tego, żeby prostowali ścieżki dla Pana, żeby odwracali się od swoich uczynków i żeby dali się ochrzcić ku pokucie. I ci ludzie przychodzili do Jana, pokutowali, wyrzekali się swoich grzechów i byli przez niego chrzczeni. Czy ten chrzest miał znaczenie, czy on doprowadzał do pełni pokuty? Tak. Ale zobaczcie, że chrzest w Jezusa Chrystusa jest czymś więcej. W Dziejach Apostolskich w 19 rozdziale widzimy sytuację, w której apostoł Paweł odwiedza pewne obszary wyżej położone i dociera do Efezu i znajduje tam niektórych uczniów i pyta tych uczniów, to jest 2 werset rozdziału 19 Dziejów Apostolskich, czy otrzymaliście Ducha Świętego, kiedy uwierzyliście? A oni odpowiedzieli mu, nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Wtedy zapytał się ich, w czym więc byliście ochrzczeni albo zanurzeni? Oni odpowiadają, w chrzcie Janowym. Paweł zaś odpowiedział, Jan chrzcił chrztem pokuty, mówiąc ludziom, aby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to znaczy Jezusa Chrystusa. Gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł położył na nich ręce, stąpił na nich Duch Święty i mówili językami i prorokowali. Widzimy więc, że chrzest Janowy ku pokucie nie był pełnią. Byli uczniowie, nie chodzili w pełni. I zobaczcie, to jest bardzo dobry obraz, że można być nawróconym od swoich uczynków, pokutować od swoich grzechów, a jednocześnie nie korzystać z pełni ofiary Chrystusa i z pełni mocy Ducha w swoim życiu. Tak właśnie mieli ci uczniowie w Efezie. Dlatego Paweł zapytał ich, w czym byliście więc zanurzeni? On jest zdziwiony i teraz chcę, żebyście zauważyli. Apostoł Paweł, spójrzmy na to w ten sposób. Apostoł Paweł przychodzi do Efezu, zastaje jakichś uczniów i widzi, że oni są uczniami, że oni idą dobrą drogą, ale widzi jednocześnie, że oni jakoś nie chodzą w pełni. Czegoś im brak.
I on jest zdziwiony i pyta, w czym byliście zanurzeni? Dla niego brak u tych uczniów jest czymś szokującym, po prostu, ale jak to możliwe? W czym byliście zanurzeni? Bo gdybyście byli zanurzeni w chrzcie Jezusa Chrystusa, to byście chodzili w pełni. Zobaczcie na tą reakcję apostoła Pawła i niech ona da nam wszystkim do myślenia. Apostoł Paweł jest absolutnie pewien tego, że każdy zanurzony w chrzcie Jezusa chodzi w pełni. Widzicie to? Jakie to jest proste, jakie to jest pewne. I to jest rzecz, której powinniśmy się chwycić naszą wiarą. Co napisane jest o Jezusie Chrystusie? Kiedy Paweł opowiada o Jezusie w Dziejach Apostolskich w 10 rozdziale, w 38 wersecie, to jest bardzo znany werset, gdzie napisane jest, że apostoł Paweł opowiada, jak Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą Jezusa z Nazaretu, który chodził czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opanowanych przez diabła, bo Bóg był z nim. Bo Bóg był z nim. Jak Bóg namaścił Duchem Świętym, czytam jeszcze raz, i mocą Jezusa z Nazaretu, który chodził czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opanowanych przez diabła, bo Bóg był z nim. I my często się skupiamy tutaj na tej części wersetu, że ci ludzie, którzy byli chorzy albo byli zniewoleni, to Biblia mówi o nich, że oni byli opanowani przez diabła i Jezus ich uwalniał, ale tym razem skupmy się na tej części tego wersetu, że Bóg namaścił Jezusa Duchem Świętym po to, aby on czynił dobrze, bo Bóg był z nim. Czyli to namaszczenie powoduje zmianę, spowodowało zmianę. I to samo jest dostępne dla nas. Cały czas Bóg będzie z tobą. Kiedy ty jesteś namaszczony, to Bóg cały czas jest z tobą. Wiecie, co to znaczy Chrystus? Namaszczony, pomazany. Dlatego się mówi często pomazaniec Pana albo namaszczony. Chrystus. To nie jest nazwisko Jezusa, Jezus Chrystus, tylko to jest określenie namaszczone. Każdy z nas, w momencie, w którym Jezus Chrystus zamieszkuje w nas realnie, kiedy Chrystus jest w nas, a my w Chrystusie, może powiedzieć o sobie, że jest namaszczony. Dlaczego? Bo namaszczony zamieszkał we mnie. Dlatego i ja jestem namaszczony. Nie swoim namaszczeniem, tylko Jego namaszczeniem, bo Jezus Chrystus przez dzieło krzyża, które przyjąłem wiarą, zamieszkał we mnie. I tak mówi Biblia. Amen. Kiedy Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą Jezusa? Bo to jest pytanie, które możemy sobie zadać. Kiedy się to stało? Bo pisze, że Bóg namaścił. Zobaczmy początek Ewangelii Marka. Napisane jest o tym, że od 4 wersetu, że Jan Chrzciciel chrzcił na pustyni i głosił chrzest pokuty na przebaczenie grzechów. Przychodziła do niego cała kraina judzka i mieszkańcy Jerozolimy i wszyscy byli chrzczeni przez niego w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. Jan ubierał się w sierść wielbłądzią i miał skórzany pas wokół swoich bioder, jadał szarańcze i miód leśny i głosił: idzie za mną mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godny, schyliwszy się, rozwiązać rzemyka u jego obuwia. Ja chrzciłem was wodą, ale on będzie was chrzcił Duchem Świętym. A w tych dniach przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i został ochrzczony przez Jana w Jordanie. A zaraz wychodząc z wody, ujrzał rozstępujące się niebiosa i ducha jak gołębice stępującego na niego i rozległ się głos z nieba: ty jesteś moim umiłowanym synem, w którym mam upodobanie. Tradycyjnie działa się taka rzecz, że ojciec, na przykład jeżeli ojciec był kupcem, to zabierał w tym wieku syna, szedł z nim między ludzi do bramy miejskiej. Wtedy się wiele rzeczy odbywało w bramie miejskiej albo na placu targowym. Stawał razem z tym synem i mówił: to jest mój syn, on mnie od dzisiaj reprezentuje. I co to powodowało? Że każda umowa handlowa zawarta z synem nie wymagała już aprobaty ojca. Jeżeli ojciec był kupcem, miał na przykład skład sukna albo przywoził jakieś towary, sprzedawał i ktoś umówił się na cenę z jego synem, to było wiążące. Nie było negocjacji, nie było powiedzenia: a młody się nie zna. Nie, nie.
Jeżeli został przedstawiony jako legalny syn, jako dziedzic, to jego słowo i jego decyzje były tak samo wiążące jak decyzje ojca. Zauważcie, że Jezus jest właśnie w tym wieku i Bóg mówi: oto mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Bóg przedstawia Jezusa, że on jest jego reprezentantem, legalnym reprezentantem, i to oznacza także, że każde słowo Jezusa jest tak samo ważne jak słowo Boga, bo Bóg jest doskonałym ojcem, a Jezus doskonałym synem, doskonałym, dojrzałym reprezentantem ojca. I każdy z nas, Biblia mówi o tym, że my dochodzimy do pełni, że my wzrastamy do pełni, i Biblia mówi też, że całe stworzenie oczekuje manifestacji synów Bożych. I tam, gdzie jest napisane, że stworzenie oczekuje manifestacji synów Bożych, jest to samo słowo na dojrzałego syna, które jest użyte tu. Czyli całe stworzenie oczekuje, aż my, którzy staliśmy się Bożymi dziećmi, aż my dorośniemy w poznaniu w to miejsce, kiedy staniemy się legalnym reprezentantem Ojca jako w pełni dojrzały syn. I każda córka Boga również jest synem, dlatego że Biblia nie rozróżnia płci w tym miejscu. Napisane jest, że w Jezusie Chrystusie nie ma już ani mężczyzny, ani kobiety, ani Żyda, ani Greka. Wszyscy jesteśmy współdziedzicami Chrystusa, z których On jest pierwszym, pierworodnym spośród wielu braci, co oznacza, że wszyscy jesteśmy braćmi Jezusa i Jego współdziedzicami. Ważne jest co jeszcze? To nie jest tak, wiecie, że Jezus Chrystus jako pierwszy pierworodny, że On dostał 2/3 majątku, 2/3 rzeczy, które miał Bóg dla nas, a 1/3 podlega podziałowi. Ty dostaniesz kawałeczek, ty kawałeczek, ty kawałeczek, ty kawałeczek, ty kawałeczek. Nie. Jesteśmy współdziedzicami na równych prawach. I dorastamy do tej pełni. Mamy wszystko to samo, co miał Jezus Chrystus. Dlatego, że Bóg dał Jezusowi pełnię władzy, a Jezus Chrystus przekazał ją swojemu ciału na ziemi, Kościołowi, który jest tu do momentu wypełnienia planu Bożego, wypełnienia pełni do powrotu Chrystusa. My jako Kościół, jako ciało Chrystusa na ziemi sprawujemy tutaj władzę. I co to oznacza? Czy Jezus Chrystus zostawiłby nas bez mocy? Nie. Czy zostawiłby nas bez autorytetu? Nie. Biblia mówi, że Jezus wszystko to, co miał, tą chwałę, którą był otoczony i tą władzę, którą otrzymał, On ją przekazuje Kościołowi. I Biblia mówi, że te same i większe dzieła, które czynił Jezus, i wy będziecie czynić, mówi Jezus w Ewangelii Jana. Widzimy chrzest w Jezusa Chrystusa, któremu towarzyszy duchowa przemiana, któremu towarzyszy w szczególny sposób napełnienie pełnią Ducha, tak aby ten Duch Święty mógł działać i pracować w naszym życiu. I teraz, jakie znaczenie ma chrzest wodny? Po pierwsze, chrzest wodny w Chrystusa jest identyfikacją z Jezusem Chrystusem, z Jego śmiercią, pogrzebem i zmartwychwstaniem. Kiedy ktoś jest chrzczony, my widzimy, jak on jest zanurzany pod wodę. To jest symboliczne. Jako on podejmuje decyzję o tym, że chce umrzeć z Chrystusem, zostaje pogrzebany w wodę, zanurzony w pełni. To jest jego pogrzeb starej osoby. I następnie zostaje wynurzony ku nowości życia i to jest jego udział w zmartwychwstaniu. Więc widzimy tutaj trzy elementy tej identyfikacji. Identyfikacja z śmiercią, pogrzebem i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. Druga rzecz, która jest we chrzcie, to jest świadectwo podjęcia decyzji o zmianie drogi życia wobec świadków, że nie ma już odwrotu. Dlatego, że
Wiecie, to jest bardzo poważna decyzja tak naprawdę. To nie jest lekka decyzja, to jest poważna decyzja. My podejmujemy decyzję, że chcemy w pełni iść za Jezusem, że chcemy doświadczać pełni Jego działania w naszym życiu i że my pragniemy Bogu służyć na poważnie, na maksa. I to jest decyzja, którą my prezentujemy otwarcie, dlatego chrzest zwykle dokonuje się przy świadkach, którzy są takimi świadkami, wobec których my przyjmujemy ten chrzest i oni wtedy cieszą się razem z nami i jednocześnie są taką reprezentacją tych ludzi wszystkich dookoła, że to, co robimy, my się nie boimy pokazać, że my pragniemy zaufać Bogu na maksa. Trzecia rzecz, która jest w chrzcie, to jest to, że chrzest jest punktem odniesienia. Pamiętacie, że jest oskarżyciel braci, szatan, diabeł, który przychodzi i ciągle oskarża. Zrobiłeś to, zrobiłeś tamto, zrobiłeś to, zrobiłeś tamto. Nie jesteś godzien. Oczywiście, że nie jesteśmy godni, ale Jezus poszedł na krzyż za mnie i dlatego jestem święty. Dlaczego to mówię? Kiedy przychodzi oskarżyciel, a ty jesteś po chrzcie i mówi ci o czymś, co stało się na przykład pół roku wcześniej, rok wcześniej, 8 lat wcześniej albo 3 dni wcześniej, i mówi ci, pamiętasz, jak się zachowywałeś, zachowywałaś? A ty mówisz, chwileczkę, ta osoba nie żyje. Byłam na pogrzebie. Bo ten pogrzeb był w momencie chrztu. I ta osoba, która wyszła z wody chrztu, to jest już inna osoba. I ta osoba, o której przeciwnik mówi i próbuje chłostać, ta osoba już nie żyje, została pogrzebana. I to ma jeszcze jedno znaczenie. Zobaczcie, w momencie przyjęcia Jezusa Chrystusa do serca, my rodzimy się na nowo. Rozwija się w nas nowe Boże życie. Ale nasze ciało, ta reprezentacja starego człowieka, nasza duszewność, cielesność, ona pozostaje. I my wiemy, że ona podlega przemianie, ale jest coś takiego w akcie chrztu, że ten stary człowiek, ta stara osobowość, stara cielesność, stara duszewność jest pogrzebana. Wiecie, co by się stało, gdyby nowe życie zamieszkało w truchle, które umarło i ktoś by nie zrobił pogrzebu? To truchło zaczyna się psuć, cuchnąć i zaczyna dusić i tłamsić to nowe życie, które jest w środku. Dlatego tak ważne jest, żeby pozbyć się starej natury i pogrzebać ją w wodach chrztu. I tak jak mówię, to jest nie tylko znaczenie symboliczne. Chrztowi zawsze w Biblii towarzyszy emanacja duchowej mocy, to jest duchowa zmiana, ale ona emanuje na strefę fizyczną i duszewną. Ona się manifestuje w naszym życiu. To nie jest coś, co my robimy tylko symbolicznie, dlatego że Jezus nakazał. To jest coś, co my robimy, bo my wierzymy, że to jest realne i przynosi realną zmianę, która się manifestuje realnie, w widoczny sposób w naszym życiu. I chcę powiedzieć wam jeszcze taką rzecz, to jest ciekawostka, że w wielu krajach afrykańskich, które są muzułmańskie, jeżeli ty będziesz ogłaszał komuś Ewangelię, to oni to jeszcze zniosą. Jeżeli ten ktoś przyjmie Jezusa i powie, tak, Panie, przyjmuję Cię jako mojego Pana i Zbawiciela, oni to jeszcze zniosą. Ale spróbuj tą osobę ochrzcić. To oni ją wyklną, wyrzucą z domu i będą próbowali zabić. Rozumiecie dlaczego? Dlatego, że demony, które działają przez nich, widzą rzeczywistość duchową, która za tym stoi. Widzą realną zmianę. I ta zmiana w momencie chrztu ma ogromne znaczenie. Ogromne znaczenie. I zobaczcie, w pierwszym liście do Koryntian, w 15 rozdziale, jest napisane od 42 wersetu. Tak jest też ze zmartwychwstaniem umarłych. Sieje się ciało w zniszczalności, a jest wskrzeszane w niezniszczalności. Sieje się w niesławie, jest wskrzeszane w chwale. Sieje się w słabości, a wskrzeszane jest w mocy. Sieje się ciało cielesne, a wskrzeszane jest ciało duchowe. I to jest też obraz, który wiąże się dla nas z chrztem. To, co schodzi pod wodę, to jest ciało cielesne, a to, co wstaje stamtąd, to jest ciało duchowe.
Miejmy ten obraz w naszej głowie, że chrzest wodny jest tym momentem realnej zmiany. Realnej zmiany. Myślmy o tych wersetach. Czytajcie je i rozmyślajcie nad nimi. To jest ważne. I my wiemy, że przyjęcie Jezusa do serca, przyjęcie Jego ofiary jest momentem, którym następuje w nas zmiana duchowa. Chrzest jest aktem posłuszeństwa, który zaświadcza o tej zmianie. Chrzest jest aktem posłuszeństwa, który zaświadcza o tej zmianie. Dlatego, że Pan Jezus Chrystus powiedział: idźcie i głoście, kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony. W Dziejach Apostolskich jest pytanie, które pada. Mężowie, bracia, co mam czynić, aby być zbawiony? I co odpowiadają apostołowie? Już nie będziemy tego otwierać. Mówią: uwierz i daj się ochrzcić. Daj się ochrzcić, to ma znaczenie. Kolejna rzecz, którą widzimy w akcie chrztu, to jest oczyszczenie sumienia. Biblia mówi, że jeżeli nasze sumienie nas nie oskarża, to my mamy odwagę stanąć przed Bogiem. I oczyszczenie sumienia dzieje się w momencie, w którym my z wiarą przystępujemy do chrztu. My wiemy, że obmyci z grzechów jesteśmy krwią Jezusa Chrystusa, ale w jaki szczególny sposób oczyszczenie naszego sumienia ma miejsce w momencie, w którym manifestujemy to publicznym aktem posłuszeństwa zanurzeniem w chrzest. Jest to także świadectwo, że życie grzechu jest już za nami. My śpiewamy taką piosenkę czasami: krzyż przede mną, świat za mną. I tu chodzi o ten świat. To nie jest to, że teraz te drzewka będą za tobą, ta płytka brukowa będzie za tobą. Tu nie chodzi o ten świat w tym rozumieniu. Tu chodzi o system tego świata, od którego ty się odwracasz. Cielesnego, światowego sposobu myślenia i działania i systemu tego świata, który jest oparty na rzeczach przeciwnych Bożemu Królestwu. Od tego wszystkiego się odwracasz i podążasz w nowym życiem, w zmartwychwstaniu, w zobowiązaniu dla Jezusa. Dlatego, że my, kiedy idziemy do chrztu, podejmujemy i ogłaszamy światu zobowiązanie dla Jezusa. To jest bardzo ładna pieśń i ona mówi tak: postanowiłem iść za Jezusem. Nie cofnę się, nie cofnę się. Krzyż przede mną, świat za mną. Nie cofnę się, nie cofnę się. To jest takie jakby deklaracja przyrzeczenia Chrystusowi. Jezu, ja idę za tobą. Obojętnie cokolwiek się dzieje. Ty masz moc mnie przez wszystko przeprowadzić. Ja idę za tobą i nie cofnę się już do tego miejsca, kiedy byłem w świecie, kiedy nie byłem jeszcze ochrzczony. Musicie taką decyzję mocną w sercu podjąć. Cokolwiek się będzie działo, Jezu, ja idę za tobą. Nie cofnę się. I choćby mnie to kosztowało umierania dla pewnych rzeczy, bo umieramy cały czas. Cały czas umieramy. Umieramy dla własnego ja, bo to jest przemiana duszy. Umieramy. I te niekiedy to bardzo boli, to umieranie. Ale nie cofamy się, idziemy do przodu krok po kroku. On ma nas moc przeprowadzić, nasz Pan i Zbawiciel Jezus. Myślę, że bardzo ważna rzecz, którą chcę poruszyć jeszcze dzisiaj, to jest kwestia ślubowania. My w życiu jako ludzie często składamy jakieś śluby. Ślubujemy coś. Najprostszym przykładem jest ślub mężczyzny i kobiety, gdzie oni ślubują sobie wierność, ślubują sobie to, że będą się wspierać w dobrej i złej doli, że będą czynili wszystko, żeby ich małżeństwo było zgodne. Są różne treści tej przysięgi, w zależności od miejsca zawierania ślubu. Ślubowanie takie jest aktem, które małżonkowie tak naprawdę ślubują sobie nawzajem. To nie jest tak, że oni to ślubują ani księdzu w kościele, ani urzędnikowi. To jest coś, co oni robią między sobą, a Bóg jest tego świadkiem. I teraz zobaczcie. Bardzo często jest tak, że różne rodzaje ślubowań, które ludzie składają, nie traktują ich poważnie. Ja podam przykład. Już nie będę wnikał w tą część, że ślubuję ci wierność i uczciwość małżeńską. To już pozostawiamy. Wszyscy wiedzą, że zdrada w małżeństwie jest karygodna. Ale skupmy się na tych takich mniejszych niby
niby mniejszych z pozoru rzeczach. Na przykład małżeństwo ślubuje sobie, że będzie się wspierać nawzajem i dążyć do działania w taki sposób, aby ich małżeństwo było zgodne, a już 3 tygodnie po ślubie, kiedy wrócili z podróży poślubnej, której zrobi coś nie tak i już dzwoni do teścia, teściowej i mówi, wiesz, bo on mi tak zrobił. To nie jest działanie dla zgodności małżeństwa. Ślubowali to sobie, ale działają przeciwnie. I chcę wam zwrócić uwagę, zastanawiałem się nad tym i nie będę się zbyt długo skupiał nad tematem małżeństwa, ale chcę, żebyśmy mieli zrozumienie tego, zrozumienie, żeby poważnie traktować wszystkie śluby, które wychodzą z naszych ust. I teraz, jeżeli my przed nawróceniem ślubowaliśmy coś, co jest nieboże, niedobre, na przykład, podam przykład, ktoś stanowił element grupy przestępczej i ślubował im, obiecywał im, że będzie razem z nimi współpracował i będzie wiernie służył organizacji przestępczej. Oczywiście w momencie nawrócenia on może powiedzieć, że pokutuje i łamie ten ślub, który powiedział swoimi ustami w imieniu Jezusa. Jest uwolniony. Ale są też śluby, które są dobre. Na przykład małżeństwo się nawraca razem. Ślubowali sobie wierność, ślubowali sobie bycie wsparciem dla siebie, ślubowali współpracę przy wychowywaniu dzieci i tak dalej. I to nie jest tak, że oni się teraz nawracają i mówią, te śluby to my je łamiemy w imieniu Jezusa. Nie, nie. Te śluby obowiązują i Jezus Chrystus staje się świadkiem waszego ślubowania. To jest ważne, żeby te rzeczy traktować poważnie. I żeby wam unaocznić taką rzecz, ostatnio zaglądałem do tego, jak w organizacjach w czasie wojny, jak w tajnych organizacjach wyglądało ślubowanie. Tam, gdzie na przykład harcerze Szarych Szeregów ślubowali posłuszeństwo organizacji, wykonanie rozkazu i niecofnięcie się przed ofiarą własnego życia. Oni traktowali te śluby poważnie. Oni to ślubowali i traktowali to poważnie. Ojczyźnie ślubowali. Ale zobaczcie, że jeżeli ktoś z nich złamałby to ślubowanie i stałby się zdrajcą, to inni mogliby go zabić za to. Rozumiecie, jak poważny jest ślub? Gdyby ten człowiek nie był członkiem organizacji, to nie byłby osądzony za złamanie tych ślubów, ale że on ślubował, to będzie osądzony za ich złamanie. Zwracam wam na to uwagę, bo to są bardzo poważne rzeczy. Więc wysnujmy z tego taki wniosek, żebyśmy poważnie pomyśleli o różnych ślubach, które składaliśmy i przyrzeczeniach, obietnicach, które składaliśmy innym ludziom albo Bogu. Jeżeli są takie obietnice, które były nieboże, to jest czas, żeby z nich pokutować i je złamać nad swoim życiem. Ale jeżeli one były Boże, na przykład ślubowaliśmy coś Bogu, albo to było dobre, to trzymajmy się tego i powiedzmy teraz, Boże, ja chcę wypełnić to moje ślubowanie. Ja obiecałem na przykład sobie, albo obiecałem Tobie, Boże, że wychowam to dziecko, wychowam je najlepiej, jak potrafię. To było moje ślubowanie i ja to wykonam. Niezależnie od okoliczności, od tego, co się dzieje, niezależnie od tego, że jestem sama i się zmagam, ale obiecałam to temu dziecku, obiecałam to sobie i obiecałam to Bogu, że je wychowam, więc je wychowam. Zrobię to i tak mi dopomóż Bóg. Rozumiecie, to są takie śluby, które my wykonujemy, ale one zależą od naszej decyzji. Kiedy my podejmujemy decyzję w naszym sercu, to Bóg przychodzi i daje moc do wykonania. Tak samo z Jezusem i do tego zmierzam. Wiecie, że w wielu miejscach mówi się potocznie, że Kościół jest oblubienicą Chrystusa. No nie do końca tylko Kościół, dlatego że ci święci sprzed założenia Kościoła ze Starego Testamentu, te 144 tysiące i tak dalej, oni również są częścią oblubienicy Chrystusa. Tak naprawdę napisane jest w Księdze Objawienia, nie będziemy już tego w tej chwili czytać, ale tam pisze, że oblubienicą Chrystusa jest Nowy Jeruzalem, które zstępuje z nieba, i tam w tym Nowym Jeruzalem znajdują się wszyscy ci, którzy są odkupieni krwią Jezusa.
czyli ten Kościół, który jest w tej chwili na ziemi, ci święci, którzy już umarli i poszli do Pana, ci święci, którzy dopiero będą żyli, chyba że Jezus przyjdzie wcześniej, i także ci święci, którzy żyli przed krzyżem. Tak? Więc oni wszyscy stanowią część tej oblubienicy baranka. I napisane jest w wielu miejscach Starego Testamentu, że Bóg zaślubił sobie naród Izraela. I do czego zmierzam? W drugim do Koryntian, w 11 rozdziale, w drugim wersecie. Jestem bowiem zazdrosny o was, Bożą zazdrością. Zaślubiłem was bowiem jednemu mężowi, aby przedstawić was Chrystusowi jako czystą dziewicę. Zaślubiłem was. Czyli apostoł Paweł mówi do tych ludzi, którym głosił, których doprowadził do poznania dzieła krzyża, którzy tworzyli Kościół w Koryncie. Apostoł Paweł mówi do nich, że ich zaślubił Chrystusowi. Zaślubił ich. I teraz ważne jest co? Nie będziemy w tej chwili tych wszystkich wersetów czytać. My wiemy, że w wielu miejscach napisane jest, że ten Kościół, który Bóg chce mieć bez żadnej skazy i bez żadnej zmarszczki, jest tą oblubienicą. Zastanówmy się chwilę, jak to było za czasów Izraela z małżeństwem. Pamiętacie, co było napisane o Marii, matce Jezusa? W Mateusza na początku, w pierwszym rozdziale, otwórzmy to jeszcze, bo to ważne, żebyśmy mieli pełnię obrazu w głowie. Mateusza pierwszy rozdział, napisane jest w wersecie 18 tak. A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Gdy Maria, jego matka, została zaślubiona Józefowi, zanim się zeszli, okazało się, że jest brzemienna z Ducha Świętego. I teraz, wtedy było inaczej niż jest w tej chwili. Na to wam chcę zwrócić uwagę. W tej chwili ludzie idą, biorą ślub i zamieszkują razem i się mówi, że oni są zaślubieni w momencie, w którym wzięli ślub. Wtedy było inaczej. Dziewica Maria została zaślubiona Józefowi, ale oni jeszcze nie mieszkali razem. Po naszemu to jest okres narzeczeństwa. Jaka jest różnica między okresem narzeczeństwa a byciem zaślubionym? Kiedy czytamy o tym, że Maria była zaślubiona Józefowi, to nie znaczy, że ona była jego narzeczoną. To znaczy, że ona była mu zaślubiona, obiecana. Ona była jego obietnicą, była jego oblubienicą. W momencie, w którym oni zamieszkiwali razem, stawali się mężem i żoną, ale wcześniej już byli zaślubieni. I jeżeli którekolwiek z nich związałoby się albo poszłoby z inną osobą, to wtedy było to jawne złamanie i cudzołóstwo, złamanie zaślubin i cudzołóstwo. Można było zostać za to ukamieniowanym. To była bardzo poważna rzecz. I teraz chciałbym, żebyście mieli ten obraz. My jako Kościół jesteśmy zaślubieni Jezusowi Chrystusowi. Biblia mówi o tym, że będzie wesele baranka. To jest 19 rozdział Księgi Objawienia. Wesele baranka, po którym nastąpi połączenie, kiedy Jezus Chrystus w pełni przyjdzie, powróci. Objawienie 19, zajrzyjmy tam. I przeczytajmy sobie werset może 7 i 8. Cieszmy się i radujmy i oddajmy mu chwałę, bo nadeszło wesele baranka, a jego małżonka się przygotowała i dano jej ubrać się w bisior czysty i lśniący, bo bisior to sprawiedliwość świętych. Jesteśmy oblubienicą baranka odzianą w sprawiedliwość świętych. I w 21 rozdziale objawienia napisane jest w 9 wersecie. Anioł mówi, chodź tutaj, pokażę ci oblubienicę, małżonkę baranka, i przeniósł mnie w duchu na górę wysoką i wielką i pokazał mi wielkie miasto, święte Jeruzalem, wstępujące z niebo od Boga.
z nieba od Boga, mający chwałę Boga. Jego blask podobny był do drogocennego kamienia, jakby jaspisu, przezroczystego jak kryształ. Miało ono wielki i wysoki mur, miało 12 bram, a na bramach 12 aniołów i wypisane imiona, które są imionami 12 pokoleń synów Izraela. Od wschodu 3 bramy, od północy 3 bramy, od południa 3 bramy i od zachodu 3. A mur miasta miał 12 fundamentów, na nich 12 imion 12 apostołów baranka. A ten, który rozmawiał ze mną, miał złotą trzcinę, aby zmierzyć miasto, jego bramy i jego mur. Dalej jest opis tego miasta i pisze, że 12 bram, 21 werset, to 12 pereł. Każda brama była z jednej perły, a rynek miasta to szczere złoto, jak przezroczyste szkło. Pamiętacie, co mówiliśmy we środę? Że perła powstaje w wyniku cierpienia perłopława. Kiedy coś, co kaleczy perłopława, dostaje się do jego wnętrza, wtedy organizm perłopława wytwarza barierę obronną z masy perłowej, otaczając to coś, co mu sprawia ból, co go kaleczy, masą perłową. I my to traktujemy jako piękną, wspaniałą perłę, ale dla perłopława to jest obrona przed bólem. Perła jest symbolem dla tego bólu. Czasami się nazywa to symbolami łez. Bramy Jeruzalem są zbudowane na perłach. Cierpienie świętych. I dalej napisane jest 22 werset. Lecz świątyni w nim nie widziałem, bo jego świątynią jest Pan Bóg Wszechmogący oraz baranek, a miasto nie potrzebuje słońca ani księżyca, aby świeciły w nim, bo oświeca je chwała Boga, a jego lampą jest baranek. 25 werset. W dzień jego bramy nie będą zamknięte, bo nocy tam nie będzie i wniosą do niego chwałę i cześć narodów i nie wejdzie do niego nic nieczystego, ani ten, kto popełnia obrzydliwość i kłamstwo, tylko ci, którzy są zapisani w księdze życia baranka. I do czego zmierzam? Jesteśmy oblubienicą baranka. Jesteśmy zaślubieni Mu. My w szczególny sposób potwierdzamy to w momencie chrztu. Panie, należę tylko do Ciebie. Ważne jest, żebyśmy mieli ten obraz, że jesteśmy oblubienicą. Jesteśmy zaślubieni Bogu. Jeżeli pomyślicie o tym w ten sposób, kiedy my jesteśmy zaślubieni Bogu, to jest obowiązek z naszej strony, żeby zachować, dochować ślubów, ale także Bóg się zobowiązuje, że On dochowa ich ze swojej strony. I zauważcie, kiedy Biblia mówi w Starym Testamencie, że Izrael jako naród był zaślubiony Bogu, zobaczcie, jak Bóg o nich się troszczył. Kiedy oni byli na pustyni, pamiętacie to? Ich ubrania rosły razem z nimi, buty nie zużywały się. Biblia mówi, że tam nie było ani jednej osoby, która by była chora albo kulawa. To były 2-3 miliony ludzi. To był ogromny naród, ani jednej chorej, kulawej osoby. Bóg ich karmił manną. Oni ciągle narzekali, co prawda, ale Bóg ich karmił. Bóg zapewniał im wodę, jeżeli wody nie było. Bóg się o nich troszczył, bo to był Jego naród, który był Mu zaślubiony. Czy wy wiecie, że my, jako Kościół Jezusa Chrystusa, jesteśmy zaślubieni Bogu i Bóg troszczy się o nas? I tak my ślubowaliśmy, ale Bóg również składa obietnicę. I Bóg obiecuje, że będzie przy nas. On mówi w Ewangelii Jana, że nas nigdy nie porzuci, nigdy nie opuści. Nigdy nie będziemy już sami. Kiedy my przychodzimy do Boga i stajemy się Jego zaślubioną, to wtedy On zawsze wyciąga nad nami rękę swojej ochrony. List do Rzymian, 8 rozdział. 33 wiersz, od 33. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Bóg jest tym, który usprawiedliwia. Któż potępi? Chrystus jest tym, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który też jest po prawicy Boga i wstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusa? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód,
czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz. Jak jest napisane, z powodu Ciebie przez cały dzień nas zabijają, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź. Ale w tym wszystkim całkowicie zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Jestem pewien, bowiem, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani moce, ani teraźniejsze, ani rzeczy przyszłe, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie będzie mogło nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie naszym Panu. Amen i amen. I jeszcze na początku 8 rozdziału jest taki werset: dlatego też teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie postępują według ciała, ale według ducha, gdyż prawo ducha życia w Jezusie Chrystusie uwolniło mnie od prawa grzechu i śmierci. Zauważcie, że tu jest forma dokonana, że prawo życia w Jezusie Chrystusie już mnie uwolniło. Nie, że kiedyś może mnie uwolni, jak będę bardzo dobrze postępować. Ono w momencie decyzji i poddania się Bogu, ono uwolniło od prawa grzechu i śmierci. Więc chcę, żebyście wynieśli z tego krótkiego nauczania na temat chrztu i bycia oblubienicą przekonanie, że po pierwsze, chrzest wnosi realną duchową zmianę, która także manifestuje się w naszym życiu. Ona nie jest tylko niewidoczna duchowa. Ona się manifestuje w naszym życiu w mocy Bożej. Ona jest realna. To jest ważne. To jest posłuszeństwo nakazowi Jezusa Chrystusa, widzialny znak i świadectwo dla przeciwnika, dla demonów, dla aniołów, dla Boga, dla świata, dla wszystkich. My przed wszystkimi, wszem i wobec mówimy, należymy tylko i wyłącznie do naszego Boga. To jest zobowiązanie. To jest bycie zaślubionym poprzez to, że my jesteśmy pogrzebani w śmierci Jezusa i razem z Nim zmartwychwstajemy. Potwierdzamy, że jesteśmy zaślubieni Jezusowi Chrystusowi i oczekujemy Jego przyjścia w chwale.